Arek, nie tak wyobrażaliśmy sobie tą inaugurację sezonu 2019-2020. Przegrywamy na własnym boisku ze Zniczem Pruszków 1-3. No ale jak Twoim zdaniem z boiska wyglądało to spotkanie? Dokładnie, tak jak mówisz. No nie tak sobie zaplanowaliśmy to wszystko. Powiem tak, mieliśmy swoje sytuacje na początku, weszliśmy dobrze w mecz, wydawało się, że wszystko mamy pod kontrolą. Kolokwialnie powiem, że głupia pierwsza bramka, później druga, Znicz sobie ustawił fajnie mecz i, i później sobie stanęli z tyłu i fajnie kontrowali. My mimo wszystko mieliśmy swoje sytuacje, ale no nie chciała ta piłka wpaść dopiero w drugiej połowie, gdzie już było praktycznie 3-0 i, no i ciężko było nam gonić i, i podnieść się z tego, z tego wyniku. Mimo wszystko widać było, że był pomysł na grę, widać było, że trener Górek chce grać piłką. Myślisz, że ten styl będzie przynosił jeszcze owoce? Myślę, że po przegranym meczu ciężko też powiedzieć, że, że było coś dobrego, ale myślę, że, że kilka tych sytuacji mimo wszystko stworzyliśmy, że były jakieś zalążki tego, co robimy na treningach. Wierzymy w to, w to co trener nam nakreśla i, i jestem tego wielce przekonany, że, że każdy kolejny mecz będzie w naszym wykonaniu jeszcze lepszy, jeszcze lepszy i, i to, co robimy faktycznie na treningach, tak jak wspominam, że, że to będzie przynosiło efekty. Powiedz mi, ten mecz mógł być dla Ciebie taki specjalny, no bo przyjechał w końcu Twój były zespół, udało Ci się strzelić, Gola, czy ty jakoś się specjalnie nastawiałeś na tego przeciwnika, czy jednak w życiu piłkarza to jest tak, że o tych byłych klubach się nie do końca w trakcie spotkania już pamiętam. No Myślę, że nie. Myślę, że fajnie spotkać się ze swoją byłą drużyną, ale myślę, że tutaj najważniejszy jest wynik i to, że kto strzelił bramkę, a w tym przypadku, jak przegraliśmy mecz, to, to myślę, że to jest taka, że tak powiem, drugo, na drugim planie. A najważniejsze, tak jak mówię, był dzisiaj wynik, nie udało się. No i cóż, patrzymy w przyszłość i już za tydzień musimy, musimy się dźwignąć jak najszybciej i pojechać do Wejherowa po trzy punkty. Dziękuję. Dzięki.